Jacek Brzeski, pora na komentarz rynkowy, czyli artyści rynków Express. W dzisiejszym programie Łukasz Wardyn z CMC Markets. Witaj, Łukaszu. Dzień dobry. Przyglądamy się kondycji naszej waluty, kondycji złotego i jak to wygląda ostatnio? No chyba nie najlepiej, jak się spojrzy na indeks złotego na przykład. No oczywiście, my jesteśmy w takim bardzo szerokim zakresie trendu horyzontalnego, więc im wyżej obce waluty, im słabszy jest złoty, tym to jest naturalne, że pojawia się więcej obaw. No i tak jest w tym momencie. No, ten oczywiście środek tego zakresu do zajmowania pozycji jest niewdzięczny, ryzykowny, ale okazało się, że jednak tutaj byki są słabsze i szczególnie to widać na indeksie złotego. Nie wygląda to dobrze, ja bym powiedział, że nawet dość niebezpiecznie. My doszliśmy dość łatwo do dolnego ograniczenia tego trendu horyzontalnego. Tam oczywiście nawet inwestorzy mogliby się dopatrzyć głowy z ramionami. Jak zwał, tak zwał tą konsolidację, bo ona oczywiście musiałaby się taka formacja dopiero wypełnić, ale jesteśmy na tym dolnym ograniczeniu. Już nie ma miejsca, dla byków w tym momencie. Jeżeli ma pójść umocnienie złotego, to musi iść z tego miejsca. Poniżej może się pojawić kolejny impuls spadkowy dla złotego, więc wygląda to słabo, a jeżeli jeszcze przypomnijmy sobie właściwie od jesieni, gdzie większość analityków bankowych szczególnie była optymistyczna lub bardzo optymistyczna co do złotego, no to możemy sobie wyobrazić, jak dużo jest pozycji spekulacyjnych jednak na umocnienie złotego. Więc no to wszystko mogłoby powodować ewentualne tutaj ucieczkę długich pozycji. No jest się czego bać w krótkim terminie, bez dwóch zdań. Patrzymy na historię złotego i innych walut, to no zwłaszcza w ostatnim okresie bardzo trzeba brać pod uwagę takie czynniki gospodarcze, jak ożywienie gospodarcze po pandemii, inflacja, czasami jest tak, że jak duże ożywienie, to duża inflacja, stopy procentowe. Jak to wygląda i jak to działa na złotego w ostatnim czasie? Pod względem inflacji to wygląda kiepsko, bo jest bardzo wysoka, jest relatywnie w stosunku do stóp procentowych wysoka, jest relatywnie w stosunku do stóp procentowych w innych krajach wysoka w Polsce. Mamy poszczególne nowe cały czas ogniska rosnącej inflacji i też pamiętajmy o tym, że CPI, czyli ta konsumencka miara inflacji, ona naprawdę bardzo słabo oddaje wzrosty cen. To nie jest dobra reprezentacja ruchów, no to nie jest dobry benchmark według mnie, jeżeli chodzi o wzrosty cen. Na przykład no teraz mieliśmy sytuację rosnących cen bardzo mocno samochodów używanych. Mamy też cały czas różnego rodzaju zawirowania i ta inflacja zarówno jest tutaj, jest presja z wewnątrz, ale też z zewnątrz. Mamy sytuację, gdzie cały czas te łańcuchy dostaw są zaburzone. Słyszymy, gdy na przykład brakuje dosłownie jakiejś części do samochodowych i dostawy samochodów w całej Europie stoją. No jest sporo tego typu przykładów, więc ta presja inflacyjna cały czas trzyma i tego, no to nie jest dobre, bo właśnie ta inflacja jest naprawdę relatywnie wysoka. Teraz ruch stóp procentowych, żeby miał jakieś znaczenie dla rynku złotego, musiałby być poważniejszy. Jakieś takie sygnalne podwyżki, nie wydaje mi się, żeby to miało znaczenie. Do tego wszystkiego, co jest ważne, o tym wspomniałem, ale inwestorzy analizują
to, co się dzieje w Polsce pod kątem inflacji, ożywienia gospodarczego, pod tym względem akurat jest świetnie, lepiej niż oczekiwano, ale analizują w koszyku z tym, co się dzieje na Węgrzech i w Czechach, a tam jednak te nastroje albo taka percepcja rynkowa, oczekiwania co do normalizacji polityki monetarnej, oddłużania, wysokości stóp procentowych, no, rynek uważa, że tam wcześniej to się już zaczęło, czy ta zmiana nastawienia już jest za nami, czego u nas nie ma, więc to też złotemu przeszkadza. Rozmawiamy w czwartek 8 lipca, kiedy akurat złoty okazał się wyjątkowo słaby, no bo takie nerwowe oczekiwanie na decyzję Rady Polityki Pieniężnej obserwujemy. No i w zasadzie złoty jest równie słaby jak w połowie czerwca tego roku w relacji do czterech podstawowych walut. Zacznijmy od relacji dolar-złoty. Tutaj mamy 3 złote i 84 grosze za dolara. A kluczowym poziomem jest 3,85 w tym momencie. Przebicie tego poziomu, myślę, może być wiarygodnym impulsem i wtedy kolejna półka cenowa to 3,95 i wyżej. A co gorsza wtedy? Na wykresie, to zresztą widać w tym momencie, no mamy konsolidację od dłuższego czasu. No to jest formacja odwróconej głowy z ramionami, jakby nie było, ale jest to dość wyraźny prostokąt. I teraz, gdyby udało się wtedy to górne ograniczenie tego obszaru naruszyć, no to no może być trochę paniki nawet takiej krótkoterminowej na rynku. Więc nie wygląda to dobrze. Wsparcia ze strony euro-dolara nie ma, no bo od początku czerwca jest wyraźny trend spadkowy. Pojawiają się raczej takie korekty jednodniowe. No nic to nie daje, cały czas to jest wyraźny trend. Trochę na marginesie tego widać, jak beneficjentem słabości złotego na parze dolar-złoty jest złoto w złotych. Też bardzo ciekawą formację odwrócenia tworzy i w porównaniu do tego, co się dzieje na rynku złota w dolarach, no to jest o wiele większy spokój. Więc słabo to wygląda na dolarze, no ale na razie jeszcze ten przynajmniej poziom 3,85 trzyma. Natomiast no też pamiętajmy, że to wszystko, co się dzieje ze złotym i z indeksem złotego, dzieje się w momencie, gdy na światowych rynkach jest bardzo duże przyzwolenie do ryzyka, może nie rekordowe. Ta pazerność już w tym roku, poziom pazerności, chciwości był na wyższych poziomach, ale jednak jest beztroska cały czas, a to nie dotyczy złotego, więc gdyby się okazało, że ten ostatni impuls trendu wzrostowego na Nasdaqu i S&P został, ten trend wzrostowy został złamany i mielibyśmy teraz korektę mocniejszą w dół, nastroje by się pogorszyły, no to może pociągnąć w dół mocniej złotego i te poszczególne ważne poziomy mogą być przełamane, więc ja myślę, że można się bać w tym momencie, gdyby ten poziom 3,85 został przebity. A jeśli chodzi o euro, to mamy poziom 4,55 zł, tyle się w tej chwili płaci za wspólną walutę. No i jeszcze rano można było mówić, że to na euro złoty jest trochę więcej miejsca, więcej spokoju, ale po dzisiejszej sesji już to inaczej wygląda. No, kluczowe poziomy oporu są bardzo blisko, więc zobaczymy, natomiast też sytuacja tutaj wyraźnie się pogorszyła. Frank szwajcarski 4,19, no tutaj w zasadzie mamy najwyższą cenę od marca. Zwróciłbym uwagę na to, że przebiliśmy trend spadkowy, który właśnie tak konsolidował te notowania. Były dwa rodzaje. Z jednej strony horyzontalny trend, z drugiej strony te notowania były pod takim bardziej średnioterminowym trendem spadkowym i mamy wyjście, i mamy przebicie tego trendu i przyspieszenie, więc no to kolejna para, gdzie to wygląda naprawdę kiepsko dla złotego. I jeszcze jedna para, funt i złoty, tutaj mamy 5,29.
Inwestorzy byli bardzo optymistyczni, jeżeli chodzi o funta, głównie w tym momencie, gdy Wielka Brytania stała się liderem pod względem skuteczności szczepień, te lockdowny były zniesione jako pierwsze w Europie i wcześniej to mogli to już dyskontować inwestorzy na funcie, no ale ale w tym momencie doszliśmy już do bardzo wysokich poziomów funta, mówię szczególnie w stosunku do dolara, więc no można oczekiwać korekty. Na razie jeszcze cały czas w stosunku do złotego jesteśmy dużo poniżej jakichś ważniejszych poziomów oporu, natomiast co myślę, może akurat sprzyjać walutom w parze z funtem przeciwko funtowi, to że no, coraz więcej jest różnego rodzaju sygnałów, które mówią o utrudnieniach w relacjach handlowych, w jakimś postępującym zamykaniu tamtejszej gospodarki, jeżeli chodzi o handel. Więc myślę, że to może zadziałać przeciwko funtowi w najbliższym czasie. To w sumie też widać na wykresie, że na razie przynajmniej tego entuzjazmu w stosunku do złotego nie ma, ale jeżeli indeks złotego przebije ten poziom, o którym mówiliśmy na samym początku, to będzie dobre dla wszystkich walut przeciwko polskiemu złotemu. O złotym i innych walutach mówił Łukasz Wardyn, CMC Markets. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To byli artyści rynków Express. Inne komentarze ekonomiczne na kanale YouTube CMC Markets Polska. Jacek Brzeski, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.